Atlantyk. Przez dwie godziny płynął tak ombu po ogromnym jeziorze, nie dobijając nigdzie do lądu. Pożerające go płomienie gasły pomału. najgłówniejsze zatem niebezpieczeństwo tej dziwnej podróży minęło. Major, uspokojony, lakonicznie zauważył, że nie byłoby nic dziwnego, gdyby się ocalić zdołał. Prąd wody, zachowując pierwotny swój kierunek, popychał ciągle podróżnych z południowo-zachodu na północno-wschód. Ciemność ponurą zalegającą niebo przerywała zaledwie niekiedy tu i ówdzie błyskawica, a Paganel na próżno szukał punktu oparcia na widnokręgu. Burza jednak była bliska końca. Miejsce grubych kropli zastąpił deszcz drobny, rozwiewany przez wiatr, chmury się przerzedziły i rozpadać poczęły, oczyszczając sklepienie niebios. Ombus sunął po bystrym strumieniu z nadzwyczajną szybkością, jakby go popychała jakaś niewidzialna siła, ukryta pod jego korą. Nie można było przewidzieć, jak długo tak płynąć będzie. Jednakże około trzeciej godziny z rana major zauważył, że korzenie dotykały z lekka gruntu. Tomasz Austin, oderwawszy jedną z gałęzi, począł nią sondować głębokość i przekonał się, że grunt coraz się podnosi. We dwadzieścia minut potem silne wstrząśnienie ostrzegło podróżnych o nagłym zatrzymaniu się ich statku improwizowanego. Ląd, ląd! Zawołał Paganel ogromnym głosem. Opalone gałęzie uderzyły o wyniosłość gruntu. Nigdy zapewne żeglarze z większą radością nie przybijali do lądu. Skała była importem. Robert i Wilson rzuceni na płaszczyznę twardą krzyknęli radośnie, gdy nagle rozległo się w powietrzu dobrze znane gwizdnięcie, posłyszano te kopyt końskich i wkrótce spośród cieni wynurzyła się wyniosła postać Indianina. Talkeif Krzyknął Robert ucieszony. Talcave. Jednozgodnie powtórzyli wszyscy jego towarzysze. Emigos. Zawołał Patagończyk, który czekał na podróżnych tam, gdzie, jak przypuszczał, prąd ich zniesie, bo i jego zniósł w to miejsce. Pochwycił on małego Roberta w ramiona i serdecznie do piersi przycisnął. Glenarvan, Major i marynarze, uszczęśliwieni odzyskaniem wiernego przewodnika, uścisnęli mu rękę kolejno. Patagończyk powiódł ich do szopy opuszczonej estancji. Płonął już tam ogień suty, przy którym mogli się rozgrzać i piekły się z razy pieczeni, z której wnet nie pozostało nawet okruszyny. Gdy zaś wypoczęci i syci byli w stanie zastanowić się nad swymi przejściami, wierzyć się im nie chciało, że uniknęli tylu niebezpieczeństw, wody, ognia i groźnych kajmanów argentyńskich. Talkej w kilku słowach opowiedział swą przygodę Paganelowi, dodając, że dzielności i nieustraszności swego rumaka zawdzięcza życie. Paganel ze swej strony usiłował mu objaśnić nowe zrozumienie dokumentu i nadzieje, jakie na nim opiera. Czy Indianin pojął genialne hipotezy uczonego geografa? Wątpić o tym należy ujrzał on znowu swych przyjaciół swobodnych, szczęśliwych i nową ożywionych nadzieją. Dość mu było tego, nie pytał o więcej. Łatwo zrozumieć, że odważni podróżni, wypocząwszy, puścili się chętnie w dalszą drogę. O godzinie ósmej z rana już byli gotowi do odjazdu. Z miejsca, w którym obecnie przebywali, niepodobne było zaopatrzyć się w jakiekolwiek środki transportowe. Musieli przeto iść pieszo, lecz droga nie była długa. Należało przejść jakichś mil czterdzieści piętnaście luz, a przecież poczciwy tałka nie odmówi poniesienia od czasu do czasu na swym grzbiecie jednego albo nawet dwóch zmęczonych piechurów. Omijając zalane jeszcze niziny, podróżni ruszyli wzgórzami. Okolica, jak zwykle w Argentynie, była monotonna, kilka kęp drzew, zasadzonych przez Europejczyków, stało ponad pastwiskami, drzewa tamtejsze rodzime tylko na pobrzeżu kotlin z rzadka się rozsiadały. Następnego dnia czuć się dała bliskość oceanu. Wirażon, wiatr szczególniejszy, wiejący podczas drugiej połowy dnia i nocy naginał wysokie trawy. Na chudym gruncie rosły rzadkie zagajniki, karłowate mimozy, krzaki akacji i kępy kuramabol. Tu i ówdzie błyszczały jak odłamki szkła potłuczonego, jeziora słone, utrudniające drogę, gdyż trzeba je było okrążać. Podróżni śpieszyli się, chcąc tego jeszcze dnia dojść do jeziora salado na wybrzeżach oceanu i, pomimo wielkiego utrudzenia, około ósmej godziny wieczorem ujrzeli widmy piaszczyste, wysokości jakich dwudziestu sążni, okalające pieniądze się wody jeziora. Wkrótce też i przeciągły szmer morza doleciał ich uszów. Ocean. Zawołał Paganel. Tak, ocean. Potwierdził Talcave. Na te słowa biedacy, z sił już prawie wyczerpani, z zadziwiającą lekkością wspięli się na wyniosłe wydmy. Ale było już zupełnie ciemno, na próżno więc wzrokiem szukali Dankana. Jednakże on tu być musi, zawołał Glenarvan i z pewnością czeka niecierpliwie naszego powrotu, opływając wciąż wybrzeża. Jutro go ujrzymy niezawodnie, rzekł napps. Tomasz Austin próbował wołać na okręt niewidzialny, aby się zbliżył do brzegu, lecz nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Dol zresztą wiatr gwałtowny, a może było silnie wzburzone. Chmury nadciągały od zachodu, a piana z bałwanów morskich, pędzona wiatrem, osiadała aż na wierzchołkach wydm. Chociażby zatem Duncan był w bliskości, nie mógł nic słyszeć. Brzeg tymczasem żadnego nie przedstawiał schronienia, żadnej przystani, żadnego portu, żadnego miejsca wygodnego do wylądowania. Całe wybrzeże składało się z długich ławic piasku, zachodzących w morze, do których okręt nie mógł się zbliżać bez widocznego niebezpieczeństwa. Nic zatem dziwnego, jeśli Duncan trzymał się w pewnym oddaleniu, na pełnym morzu. John Mangles doświadczonym był i zręcznym dowódcą. Tak przynajmniej utrzymywał Tomasz Austin i był przekonany, że Duncan nie może się bliżej znajdować, jak o dobre pięć mil od brzegu. Major zachęcał przyjaciela swego do cierpliwości. Nie było sposobu rozpędzania ciemności, po cóż więc wytężać wzrok na próżno i szukać po widnokręgu, gdy nic dojrzeć nie było można. Poważny i flegmatyczny, jak zwykle, major urządził pod zasłoną wydm małe obozowisko, resztki zapasów posłużyły podróżnym na ostatnią ucztę, poczem każdy, idąc za przykładem majora, wygrzebał sobie improwizowane łoże w dziurze dość wygodnej i aż po brodę zakopany w piasku zasnął głęboko i smacznie. Sam tylko Glenarvan czuwał, wiatr silny dolnie ustannie, a na oceanie czuć jeszcze było burzę, która dopiero co minęła. Wzburzone fale morskie z hukiem, do gromu podobnym, rozbijały się o ławice piasku. Glenarvan wierzył statecznie, że Duncan jest bardzo blisko niego, nie chcąc przypuszczać, by statek mógł nie przybyć na miejsce umówione. Glenarvan opuścił przystań talkełaną 14 października, a 12 listopada przybywał na wybrzeże Atlantyku. Otóż w przeciągu tych 30 dni, które użyto na przebycie Chili, kordylierów, pampy i płaszczyzny argentyńskiej, Duncan miał czas opłynąć przylądek Horn i przybyć na brzeg przeciwny. Tak dzielny statek nie powinien się opóźnić, a choć burza była bardzo silna i walkę wypadało odbyć nie lada, jacht jednak był dobrym statkiem, jego kapitan tęgim marynarzem powinien przeto być na miejscu i był niezawodnie. Uwagi te i myśli nie uspokoiły jednak Glenarwana. Gdy serce walczy z rozsądkiem, ten ostatni rzadko zwycięża. Lert z Malcolm Castle odczuwał wśród ciemności obecność wszystkich, których kochał, swej drogiej Heleny, Margie Grant, całej osady swego Duncana. Błądził po pustym brzegu, patrzył, słuchał. Zdawało mu się niekiedy, że widzi na morzu niewyraźne jakieś błąkające się światełko. Tak, nie mylę się, rzekł sam do siebie widziałem ogień okrętowy. To ogień Dankana. Ach, czemuż wzrok mój niezdolny jest przeżyć się przez tę chmurę ciemności? Przyszło mu nagle na myśl, że paganel chwalił się kiedyś, iż widzi w ciemności, pobiegł więc zbudzić paganela. Uczony głęboko zasypiał jak kret w noże, gdy silne ramię pochwyciło go niespodzianie i wyciągnęło z pośrodka grubej warstwy piasku. Kto tam? Krzyknął zbudzony. To ja, Paganelu. Kto taki? Co za ja? Glenarvan. Chodź, potrzebne mi są twoje oczy. Moje oczy? Odpowiedział Paganel, przecierając je silnie. Tak, twoje oczy, aby wśród tej ciemności rozeznały Dankana. Chodź, chodź żywo, mój przyjacielu. Niech licho porwie takie oczy, odparł Paganel, zadowolony zresztą, że może być użyteczny Glenarvanowi. Glenarvan prosił go, aby zechciał się rozejrzeć w zaciemnionym widnokręgu morza. Paganel przez kilka minut pilnie, ale na próżno wpatrywał się w widnokrąg. I cóż? Pytał niecierpliwy Glenarvan. Nic nie widzisz. Nic, zupełnie nic. Kod nawet nikt by nie dojrzał o dwa kroki od siebie. Patrz, czy nie ujrzysz latarni okrętowej, zielonej lub czerwonej? Ani jednej, ani drugiej nie widzę. Wszystko jest czarne. Odrzekł Paganel, któremu powieki kleiły się mimowolnie. Przez pół godziny chodził tak za swym przyjacielem, na wpół śpiący, to opuszczając na piersi głowę to nagle ją podnosząc nie mówił nic nie odpowiadał nawet od czasu do czasu zataczał się jak człowiek pijany Glenarvan spojrzał na niego Paganel spał idąc widząc to lord wziął go za rękę doprowadził do nory i zakopał w piasku wygodnie równo z jutrzenką wszystkich wzbudził okrzyk Glenarvana Duncan Duncan hura hura zawołali wszyscy w odpowiedzi i pobiegli na brzeg morza rzeczywiście jacht kołysał się zwolna na pełnym morzu w odległości pięciu mil angielskich lekki dym wychodzący z jego komina, ginął w mgle porannej. Może było wzburzone, a statek takiej objętości nie mógł się bez niebezpieczeństwa zbliżyć do ławic piaszczystych. Glenarvan przypatrywał się przez lunetę Paganela ruchom Dankana. Z tych ruchów było widoczne, że nie dostrzeżono jeszcze ludzi stojących na brzegu. W tej chwili Tarkaif, nabiwszy dużym ładunkiem karabin, strzelił w kierunku jachtu. Słuchano i patrzono z największą uwagą. Po trzykroć zagrzmiał karabin Indianina, budząc echa samotnych wydm piaszczystych. Wreszcie z boku jachtów wytrysnął dym biały. Zobaczyli nas, zobaczyli. Wołał Glenarvan. To armatę Duncana. I w kilka sekund potem głuchy, przeciągły huk konał na wybrzeżu. Duncan, podsyciwszy ogień pod maszyną, skierował się ku brzegowi. Wkrótce przez lunetę ujrzano szalupę, odłączającą się od jachtu. Lady Helena nie będzie mogła tu przypłynąć, rzekł Tomasz Austin, może zbyt jest wzburzone. Tym bardziej też John Mangels, dodał McNabs, e, nie może on w takiej chwili opuszczać swego okrętu. Moja siostra. Moja siostra. Wołał Robert, wyciągając rękę kurczatow, szybko sunącemu jachtowi. Ach, jakżebym pragnął być już na pokładzie, rzekł Glenarvan. Cierpliwości, Edwardzie. Będziesz, ale nie prędzej, jak za parę godzin, mówił major ze zwykłym spokojem. Parę godzin. Istotnie, szalupa sześciowiosłowa nie mogła przepłynąć drogi z okrętu do wybrzeża i z powrotem prędzej, niż w ciągu dwóch godzin. Glenarvan podszedł więc do w A, który, z założonymi na krzyż rękami, Mając przy sobie wiernego swego rumaka, patrzał spokojnie na wzburzoną powierzchnię fali. Glenarvan pochwycił go za rękę i wskazując na jacht. Piedź z nami i rzekł. Indianin potrząsł z lekka głową. Piedź, przyjacielu. Powtórzył lord. Nie, ty odpowiedział Tarkiew łagodnie. Tu jest mój tałka, a tam. Pampa! dodał, obejmując namiętnym gestem rozległą przestrzeń płaszczyzny. Glenarvan zrozumiał, że Indianin nie zechce nigdy opuścić łąk, na których bielały kości jego ojców. Znał on religijną cześć i przywiązanie tych dzieci pustyni do kraju rodzinnego. Uścisnął tedy rękę patagończyka i nie nalegał dłużej. Nie nalegał także, gdy Indianin, z uśmiechem sobie właściwym, odmówił przyjęcia zapłaty za swe usługi, mówiąc: Dla przyjaźni! Glenarvan, wzruszony, nie mógł w nic odpowiedzieć, chciał jednak przynajmniej zostawić zacnemu Indianinowi pamiątkę jakąś, przypominającą mu przyjaciół Europejczyków. Lecz nie miał nic takiego: broń swą i konia utracił w powodzi, a towarzysze jego także nie byli bogatsi. W kłopocie był niemałym, jak wynagrodzić bezinteresowność poczciwego przewodnika, gdy nagle przyszła mu myśl. Wydobył z pugilaresu kosztowny medalion, w którym był cudowny portret, arcydzieło Lorenz A., i podał go Indianinowi, mówiąc: To moja żona. Talkiej w długo i z widocznym wzruszeniem przypatrywał się portretowi, a w końcu te tylko wymówił słowa: Dobra i piękna. Następnie Robert, Paganel, major, Tomasz Austin i dwaj majtkowie z kolei żegnali się z Patagończykiem niemem, lecz serdecznym i wymownym uściśnięciem ręki, wzruszenie było ogólne w przyciskał wszystkich do swej piersi szerokiej. Paganel darował mu kartę Ameryki Południowej, której Indianin z taką się zawsze przypatrywał ciekawością. Uczony geograf nie miał nic kosztowniejszego nad ten podarek. Robert, prócz uścisku, nic dać nie mógł, pieścił więc i całował swego zbawcę, nie zapominając i o jego poczciwym koniu. W tej właśnie chwili szalupa wślizgnęła się przez wąski kanał pomiędzy dwiema ławicami, wkrótce przybiła do brzegu. Moja żona? spytał Glenarvan. Moja siostra? zawołał Robert. Lady Helena i Miss Grant oczekują na pokładzie, odpowiedział sternik. Ale ruszajmy prędko, wasza dostojność. Nie mamy ani chwili do stracenia, bo czuję już bliski przypływ morza. Jeszcze po raz ostatni uściskano Indianina. Tarkiew odprowadził swych przyjaciół do szalupy, porwał w ramiona Roberta, długo i czule patrzył mu w oczy, nareszcie z rozrzewnieniem rzekł: Jedź, jedź, młodzieńcze. Jesteś już mężczyzną. Bądź zdrów, przyjacielu, bądź zdrów. zawołał Glenarvan. Czyż się już nigdy nie zobaczymy? Pytał paganel. Kujensabej, Kto wie? Odrzekł Tejf, wznosząc ręce ku niebu. Były to ostatnie wyrazy Indianina, uniesione przez podmuch wiatru i niedosłyszane już może przez podróżnych. Czółno wypłynęło na pełne morze, szybko oddalając się od brzegów, unoszone przez odpływ. Długo jeszcze nieruchoma postać Talkefa rysowała się poprzez bryzgi fal, malała z wolna, aż nareszcie całkiem znikła z oczu jego przyjaciół w prawie jednodniowych. W godzinę potem Robert I skoczył na pokład Dankana i rzucił się na szyję Margi Grant. A osada jachtu napełniała powietrze głośnymi okrzykami radości. Tak się odbyła ta podróż przez Amerykę Południową, w której trzymano się ściśle lindzi prostej. Ani góry, ani rzeki nie sprowadziły z drogi obranej podróżników. Wprawdzie nie potrzebowali walczyć z ludźmi, ale mieli przeciw sobie rozchukane żywioły, które szlachetną ich wytrwałość na ciężkie narażały doświadczenia.